Eliu, mam kaca moralnego przez tą bitwę, którą tak źle wyliczyliśmy. Tak, dokładnie. Czujemy się bardzo źle z tym, że tak wiele błędów żeśmy zrobili i dzięki wielkie za wypunktowanie. To Gauss zrobił źle. Błąd. Mój Gauss, źle policzyliśmy twojego szpiega i ogólnie była cała fala, no, widziałaś ile tam było punktów w tej minucie i tak dalej. Dużo rzeczy było źle. Tak. Większość przez Gaussa. Dobra, w porządku. Tym razem nie będę ja wybierać sobie stalowej policji, bo jak się okazuje, nie jestem w tym najlepsza. Ja w ogóle, jak nie jesteś stalową policjantką. Nie. Jeżeli chodzi o roboty, też to nie znaczy, dobrze nie, idzie. Nie wiadomo, jakby się bitwa potoczyła, gdybyśmy ściągnął tego Gaussa. Gdybyśmy wszystko dobrze policzyli. Wybierzesz sobie ten armię. Raz, dwa, trzy. Lewa, prawa. Och. Ta. Ajajaj. No dobra. Spróbujemy być stalowym policjantem. No to ja będę robotem tym razem. Widełko ściągnijmy tak, żeby planszy nie ruszyć, bo jest całkiem nieźle wykadrowane chyba. Okej. Okay. 20 punktów. Okay. Jak 20 sami widzieliście punktów. Ostatnio, nie jestem najlepszym graczem w Neuroshimę. Po prostu wystawiam sobie żetoniki, licząc na to, że ktoś nie złoi mi dosyć mocno tyłka. Tak właśnie. I tym bardziej, że chłopcy naprawdę mają setki partii za sobą. Ja jestem takim biednym człowieczkiem. Ale to wiesz, no, to, że mamy setki partii za sobą, nie znaczy, że jesteśmy dobrymi graczami, co się ostatnio okazało na eliminacjach do Mistrzostw Polski w Rzeszowie. No, nie najlepiej nam poszło. Na cztery walki ja wygrałem dwie, Piórek tak samo. No, Samiś troszkę tam... gorzej, bo tam chyba jedną walkę wygrał, no ale już mniejsza o to, starał się chłopak. No, wiesz, jednak poprzeczka, jaką stawiają gracze w tą grę, jest naprawdę wysoko, więc to, że rozegraliśmy tam kilka partii z użyciem soku z gumi jagód, czy też nie, to nie znaczy, że jesteśmy dobrymi graczami. Dobra, tam jest już 20, masz kartę ściągawkę, prawda? Kto zaczyna? Pojętna, możesz zacząć, proszę. Ajajaj. Nie chciałbyś. Ja mogę się wystawić. Dobra, to się wystaw już. Miej pierwszeństwo. Dobra, niech będzie... Pstryk. Niech będzie tutaj. Pstryk. Pstryk i chyba to... Spróbujmy... Daleko się ustawiasz. Daleko. Chociaż czekaj, jeżeli ty będziesz miała... No nie masz za wielu, choć... A może tutaj? A może tu? Nie, no też będą dwie jednostki w bezpośrednim... Tutaj jedna. Dobra, niech zostanie takie coś. Dobrze, w takim przypadku rozpoczynam. Ja wyciągam pierwszy żeton. Oczywiście to... przysługuje ci prawo podmianki. Dobrze, no to podmienimy, no bo co mam z tym zrobić? Cyk, medyk. Dobrze, no to w takim układzie podepniemy sobie medyka. Może z tej strony. O. A co taka cisza? Może ten... Jakąś straszną muzykę puścimy. Oj, dawaj. Dobra. Raz, dwa. Czekaj, bo źle pociągnąłem, ale już dobra, niech tak zostanie. Mamy tego paskudnego szpiega, który ostatnio tak nabruził. Tak, i nie bardzo wiem, co z nim zrobić teraz, bo to tak, wiesz, ani żadnego twojego modułu nie ma tutaj wystawionego, nic szczególnego. Spróbuję sobie, no, niech będzie tak, misja samobójcza trochę, nie wiem, czy to dobre rozwiązanie. Ja też nie potrafię grać Nowym Jorkiem, za bardzo rzadko go wybieram. Piórek jest dobry w te klocki akurat, jeśli chodzi o taką armię stricte defensywną. I tego się obawiałem. Podobna sytuacja jak ostatnio. Też grając Molochem losujesz sieciarza praktycznie na samym początku. To tak, no to zasieciujemy. Teraz kwestia, czy sieciować ci te jednostki, czy sieciować ci sztab. Sztab ma bardzo potężną umiejętność, więc pasowałoby go troszeczkę zablokować. Z drugiej strony, jeżeli go obuduję i widzicie, to są moje takie, wiecie, takie rozkminy Rudej, w sensie co zrobić lepiej i jak zwykle zrobię to co jest gorsze. Przemyślenia Rudej Makuwy. Chociaż, jeżeli zaatakuje cię tutaj z tych stron, jestem w inicjatywie trzeciej, to ściągnę ich i tyle. Tu zostawiam dziurę, będziesz mógł tutaj sobie wepchnąć jakąś jednostkę. Dzięki za podpowiedź. Co? Nie, nic, będę mógł tam wepchnąć jakąś jednostkę w razie czegoś. Przecież wiesz o tym. No daruj. Dobra. Teraz co z sieciarzem? Nie wiem, czy go sobie zatrzymać na ręce, czy sieciować ci sztab. Mhm. Sieciowanie sztabu wygląda całkiem zacnie, więc chyba to jednak zrobię. No dobra. Niech będzie. Tak, zrobiłam błąd, Waldi. Wiem.
Ty już wyciągałaś dwa żetony, prawda? Tak, ja już trzy. A, trzy żetony. Już, o, racja, to ja wyciągałem dwa. Trzy, trzy. Tu mi za wiele nic nie da. Czy ja mogę zobaczyć twoją ściągawkę? Proszę bardzo. Dziękuję ślicznie. Odrzucę sobie... Co mogę odrzucić, żeby to jakoś sensownie... Dobra, odrzucę ruch. Mam dwa ruchy w swojej puli. Wystawię snajpera, żeby ściągnąć... Okej, okay, wystawię snajpera i wywołam bitwę. Ruda? Już, już. Halo? Halo? Wywołuję bitwę. Co? No dobrze, wywołam. Ale bądź świadoma, co się dzieje na planszy. Sekundkę, no daj mi dwie sekundy. Czego szukasz? Medyka i szpiega. Tak mi się zdawało, że mogłeś się gdzieś tam podłączyć. Tak, ale kiedy ja tego medyka sam zabiję. Tym szpiegiem, więc to tak trochę bez sensu. Okej, okay. Aha, tutaj snajpera. Chciałeś mi się ciężar ściągnąć. Tak, i... Nasz kot się tucze, bo znalazł coś za szafą i właśnie się przestraszył, bo go obgadujemy, więc... Nasz kot się boi wszystkiego. Nawet obgadywania. Wywołałem bitwę. I teraz tak, nie popełniając żadnego błędu. Inicjatywa 3. Czyli to. Tak. Nie mają żadnego wzmocnienia, żadnej dodatkowej wytrzymałości. Czyli mój łowca ściąga ci te dwie jednostki. Nie wiem, czy to jest łowca, czy jakiś siekacz, rozkrajacz, czy cokolwiek to jest. To jest łowca. Dobra. One nie zaatakowały. Inicjatywa 2. Snajper zabija. Rolo. Idę go przestraszyć. Dobra, ja... już się przestraszył, już poszedł. Wystarczyło wstać z fotela. No to ściągamy sieć. No jasne. I lecimy i teraz dalej. Mogę być chyba już w miarę bezpieczny. O. Raz, dwa, trzy. Jeśli chodzi o sieciowanie mojego sztabu. Fajnie by było, jakbym sobie podpięła jednostki strzelające do mojego sztabu, który będzie podkręcał ich atak. Mogę zrobić tylko tak, którą odrzucić. To jest też wylosowane teraz, tak? Tak, tak, te trzy. Tylko teraz, wiesz, rudej przemyślenia, którą odrzucić. Tak, bo tutaj jeden z komentujących zarzucił nam, że pierwsze musimy odrzucić ale jeden żeton. Ale tak też jest w aplikacji, ja tak też jest w instrukcji. Wiem, więc... ale tak no, na dobrą sprawę summa summarum i tak zagrywamy dwa żetony, więc jak dla mnie to wydaje się, że na jedno wychodzi. No, ale okej. Okay. Dobra, chyba tak. Tak bym chciała. Jesteś pewna? A co, znowu coś zrobiłam źle? Nie, nic, bo po prostu po dociągu nie ma już możliwości cofnięcia ruchu. Dobra, dobra, dajesz. Raz, dwa. Masz jeszcze możliwość? Tyle? No dajesz, dobra. Dajesz. O. O nie. Ojej. Może jeszcze od razu to... Aha, nie, czekaj, te trzy wyciągnąłem, tak? Nie na wiele mi się to zda. Nie na wiele mi się to zda. A, momencik, muszę odrzucić pierwsze jedną jednostkę, jeden żeton, a następnie wystawiać pozostałe dwa. Trochę się właśnie bałam tego śmiesznego szpiega. Muszę... Nie wiesz, z której strony. Nie wiem, z której strony, bo to jest szpieg. Podpinam się do twojego medyka. Całkiem nieźle by to zadziałało, ale on ma fajną tarczę, która być może mnie w jakiś tam sposób uratuje. A ten pan Robert Bernejka, no niech sobie tutaj stanie. Dobrze, czyli ja trzy. Jeden, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Dobra, to chyba bym chciała w jakiś sposób ci troszeczkę utrudnić to, co zamierzałeś zrobić. Więc tylko tak. Które tu? Myślę, że tak, tą jednostkę odrzucę. Tutaj spróbujecie odepchnąć. Spróbowałaś, nawet ci to wyszło. Okej, okay. I teraz kwestia mojego żetonu. W którą stronę ja bym chciała go wrzucić? Może w tą? W tę? No bo tak, i tak nie ustrzelać tamtego, no bo nie mam jak. To może przynajmniej snajpera bym ci ściągnęła. No możesz próbować. Okej, okay, niech tak zostanie może. Już? Okej. Okay. Tyle. Ojej, odkrył mi się gliniarz. Odkrył mi się młot i odkryła mi się mina. Ktoś tam kiedyś pod ostatnim filmikiem rozgrywką... Żeby miny nie wstawiać pod swój sztab. W sumie jest to sensowne, no bo... Cóż.
Dobra. Przy Vegasie działa całkiem nieźle. Lubię grać Vegasem. Lubię kłaść minę koło mojego sztabu. Dobra. Od nowa. Nie. Muszę cofnąć ruch, bo oczywiście nie odrzuciłem na początku jednego żetonu. Teraz mogę... Myślę, że mogę spróbować zrobić coś takiego. Dobra. Tyle? Tyle. No to raz, dwa, trzy. Coś mi się jakiś mały plan tam kiełkował, ale oczywiście mi nie wyszło. Czekaj, bo tak, te trzy żetoniki sobie wyciągnęłam. Z której strony, w jaki sposób? Czy chciałabym poświęcić akurat te jednostki? Myślę, że to by było całkiem niezłe. Może to będzie głupie, co zrobię, ale wydaje mi się to całkiem sensowne. Głupie, ale sensowne. No, trochę tak, trochę tak. No więc tak, uwaga. To się chyba paradoks nazywa, nie? Tak, ja generalnie wpadam na jakieś dzikie rozwiązania, które bardzo często nie działają, ale może akurat tym razem zaskoczę Krzyśka. Odrzucam moją hybrydę, hyc. Odpycham ci tego ziomeczka. Którego? Żding. To jest... Żding, szpiega. Tego szpiega, tak? O kurczę. Ojej. Chyba wiem, co ty chcesz zrobić nawet. No to teraz to już na pewno wiesz, co chcę zrobić. No dobra, spróbujmy go tutaj wtyknąć. Okej, to też jest dwójka, więc może nie będzie aż tak źle. Spróbujemy wtyknąć go w to miejsce, po to, żebyś później nie próbował zasłaniać swojego sztabu kolejną jednostką, jeżeli chodzi o jednostki strzelające. Mhm. Wy się zastanawiacie, czemu tak cicho mówimy. Otóż nasz Kacper... przynajmniej na razie. Dość twardy wstęp, przynajmniej na razie, bo wróciliśmy od mamy Karoliny po obiedzie i akurat zasnął w samochodzie. Nawet czapki mu nie ściągaliśmy z głowy. Nie, śpi w czapce. Śpi w czapce, bo znając życie przy... Mech. Znając życie przy ściąganiu by się obudził. Tak na przyszłość żadne dziecko nie lubi czapek, więc jak już ma i w niej śpi, to nie ściągajcie, bo się to obudzi i będzie złe. Bo była czapka. Uwaga, chyba wiem, co zamierzasz zrobić. Co zamierzam zrobić? Nie powiem ci, bo mogę ci podpowiedzieć. A wiesz co, szkoda mi sieciarzy, bo to jest chyba jedyny sieciarz w mojej armii, prawda? Tak, jeden. Tak, jeden sieciarz. Kurczę. Hegemonia ma strasznie dużo sieciarzy, chyba aż... Trzech. Czterech nawet. Trzech? No, to trzech. Szkoda mi tego sieciarza obrzucać. Ale jakbym teraz wywołał bitwę, to by się troszkę oczyściła plansza chyba, nie? Tak delikatnie. Więc odrzucę sieciarza. Przemieszczę się sztabem tutaj. Troszkę ucieknę. Troszkę. Tak, żeby nie dostać żadnych obrażeń i wywołam bitwę. To jest złe. Bo mój cały plan, moje misterne układanie moich tutaj, wiesz, snajperów poszło. No, nie będę kończyć. Okej, dobra, no to liczymy. Inicjatywa 3. Może od tej strony, tu się nic nie dzieje. Ta nic. Trójka no, tak nic nie zrobi tak na dobrą sprawę. Ta trójka zaatakuje tą trójkę, więc ta tak, trójka żadnego tam się obraca. Żadnej dodatkowej wytrzymałości nie ma, prawda? Dobra. Trójki, tyle trójek, dwójki. No to ten snajper strzela w nicość. W krawędź planszy, więc krawędź planszy dostaje jedno obrażenie. Niech będzie. Ta dwójka nic, tutaj nic. Ta dwójka strzela do snajpera. Do snajpera, więc twój snajper... A nie, twój snajper jest przy sztabie. Mhm. Więc zadaj mu obrażenie, proszę. Jasne. Zresztą on i tak zginie chyba. Tak, nie, tak. Nie zginie. Nie zdąży. A no tak, jest to dwójka. Okej, ta dwójka strzela do tego, nie ma tu żadnych medyków ani nic w tym stylu, więc go obracam. I co robi ta dwójka? Ta dwójka, proszę ja ciebie, strzela w twojego medyka. W mojego medyka? Tak, bo tak. To. Tak jest. Okej, czyli to ściągamy. A ta dwójka natomiast atakuje... Bije tego za dokładnie. Dwa, więc też się obraca. Mhm. O, dobra. W porządku. Jedynki. Bo dwójek już nie ma. Ta dwójka wykonała atak. Jedynki. No to ta strzela do tego. Do młota. Jasne. Więc ja go pozwolę sobie obrócić. Nie pozwalam ci go obrócić. Naprawdę? Nie, żartowałem. Już myślałam, że coś przeoczyłam. Nie, już tak patrzę. I teraz chyba tylko tu, Gauss już i tam został. Tyle Gauss strzela i nic nie robi. Jedynek innych nie ma. Sztaby biją dookoła. Nic się nie dzieje. Więc ściągamy chyba żeton. Jasne.
No, powiem ci, że akurat na tej bitwie chyba delikatnie wyszedłem na plus, jeśli można tak. Tak, zdecydowanie. Tak, rozwaliłeś mi całą moją linię. Jakby było Uranopolis, tak jak ostatnio, jakby tak, wiesz, piorun akurat trzasą tej linii. Ale widzisz, nie wiem, czy objęłaś taką samą taktykę jak ja wcześniej, bo wcześniej miałem bardzo podobną sytuację. Nie wiem, czy słyszycie, czy nie, jakieś takie szuranie, skrobanie, ale nie właśnie... Nieważne, może nie chcecie wiedzieć, o co chodzi. Nie, no, kot... Co? Naturalna rzecz, kot dorwał się do kuwety i tyle. Dobra, jakoś by załatać te dziury, które mi zrobiłeś tutaj, w mojej obronie. Nie, nie musisz. I w jakiś fajny sposób chciałabym ci ściągnąć tą wspaniałą, ja to wspaniale nazywam bazuką. Jest to dla mnie bazuka, wygląda jak bazuka. Tak, wiem, że to nie bazuka. To nie jest bazuka. Okej. Okay. Najpierw odrzucamy. Odpychać raczej nic nie będę, więc odepchnięcie sobie odrzucimy. Zostają mi dwie jednostki. Teraz tak, bardzo fajnie by było, gdybym spróbowała ci ściągnąć wspomnianą wyżej bazukę, która nie jest bazuką. I tą dwójkę, która ma ataki we wszystkie strony. Można by ją fajnie wykorzystać. Dałabym ją gdzieś w tamtym kierunku, ale boję się, że zrobisz mi kuku. Wolałabym chyba raczej obudować sztab. Więc pewnie tak zrobię. Tylko z której strony chciałabym ustawić pancerz? Tak, Luna się na mnie gapi i się oblizuje. Chciałabym się nadgryźć. Nie, pewnie bym ma ochotę na patyka, dajmy, ale to dopiero coś, tak coś w tym stylu. Dobra, niech będzie. To już tyle. Jest koniec, tak? Tak, tyle. Inicjatywa, coś tam, coś tam. Coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. Mhm. Chciałam ci, kochanie, powiedzieć, że to jest zwiadowca i oficer dwójka. Mhm. Takie coś zrobiłaś? Nie wiem, co zrobiłam. Nie wiem, czy to było sensowne. Chcę ci w jakiś sposób unieszkodliwić tą jednostkę, bo... Jasne. No jakby nie było, jakby była dziura, jakbyś mógł sobie dolecieć swoimi pociskami prosto w mój sztab, te trzy obronienia do sporo. Aha, przedrze się. Widzisz? To nie może tak zostać. Ale... Ale jeden odrzuć, kochanie. Tak, tak, tak. Tylko jeszcze się zastanawiam, co dokładnie chcę zrobić, wiesz, bo... tutaj z tego, co pamiętam, to z tymi jednostkami dystansowymi to tak słabo, nie? No, najlepiej nie jest, ale najgorzej też nie. Posterunek to nie jest. Ale no, dżungla też nie. Ciężko mi podjąć teraz jakąkolwiek sensowną decyzję. Jej! W końcu nie tylko ja. Nie wiem, bo... Ale najpierw odrzuć jakiś, no. Zanim się zaczniesz wystawić, co ty robisz? Co ty racja, robisz? Racja. Ja nie wiem. Ale tak jest prościej, bo wiesz, wykonam jakiś ruch i to, co mi zostanie, to odrzucę, a tak to mam za duże pole do, wiesz, do wyboru i... No, jakoś tak słabo to wygląda. No, dalej nie wiem, co mam zrobić. Spróbujmy, tamten ma atak taki, tamten ma atak taki. Zróbmy coś takiego, na niewiele mi się to przyda. Miałem odrzucić. Odrzucę atak dystansowy, albo nie. Odrzucę inicjatywę, albo nie. Kochanie, no już! Wstawiam to tutaj, a to wstawiam tutaj, a to odrzucam. W końcu. Raz, dwa, trzy. Niech zgadnę, co chcesz zrobić? Zgadnę. Nie chcę zgadywać. To jest tak, poświęcę jedną jednostkę, a twoich, ojej, jak dużo! I tak, żadnych obrażeń jako strzelające ci nie zjadam. Dobra, bitwę odrzucam, bomba spada, zgadnijcie. Gdzie tu? Bum. Okay. Więc wszystkie te jednostki w tym zasięgu dostają po obrażeniu. Więc tak. I moja też przy okazji, bo niestety... To zabierzą tam sobie do siebie. Jej. I mam jeszcze jedną jednostkę do wystawienia i pewnie będę łatać tą dziurę, która mi powstała przy sztabie. W ten sposób. To jest trójka, więc może nie będziesz szybszy. Okej. Okay. Już, tak? Mhm. Okej. Dobra, zróbmy tak. Bitwę odrzucam. Jakąkolwiek ofensywę muszę podjąć. Snajperem chcę zestrzelić tego strzelca. Okej. I wystawiam swojego snajpera tutaj. Dobrze.
Raz, dwa, trzy. Chociaż ten jeden punkt bym chciał ci zadać, wiesz. Dobra, to w takim układzie odpycham ci... najpierw muszę coś odrzucić, wróć. Odrzuć odepchnięcie najlepiej. Wolałabym mnie. Dobra. Dlaczego nie słuchasz moich rad? Jakbyś słuchała, to pewnie byś wygrała. Chyba dalej się będę bunkrować, więc odrzucę matkę. Odepchnę sztabem twojego snajpera, no to nie masz innego wyjścia, tylko brykasz w tę stronę. Jakby nie I było. Teraz może w ten sposób wystawię mojego blokera. Hits. Bloker. No to ja już. Prawie najlepszy tarczownik, no, bloker w całej grze. No, no dżungli też jest sprawdzona jednostka. Jest ściana lasu, która jest... No, ściana lasu jednak jest konkretna. Jej. Nie ma co zrobić. Bunkrować się. I tyle. Zabunkrować się. Tego sobie odrzucę. Skończymy tę partię 20-20. No nie wiem. Spróbuję może się jakoś klaunem tam do ciebie przebić. O, coś mi spadło, to tu wezmę to. Raz, dwa, trzy. A propos klauna. Ej! Udało się! Ale czekaj. Weź ty więcej tak nie czaruj, bo wiesz, robisz jakiś hokus pokus, mówisz, że chcesz klauna, a masz klauna. Tak bardzo żałuję, że uciekłeś tym sztabem z mojej linii tutaj strzałów. Tak bardzo się cieszę, że ten drugi ruch mój wyszedł w tak dobrym momencie. Wiesz co, a najgorsze jest to, że teraz zasłoniłeś swój sztab, bo jakbym ci tam wtyknęła klauna, podpiła do tego inicjatywę, to dosyć szybko by wybuchł. Nie zdążyłbyś mi go ściągnąć prawdopodobnie. I może by się coś udało ugrać. A tak, kurczę, trochę mi szkoda moich jednostek, które są przy moim sztabie. Jeden jedyny ruch, który mam, ale tak na dobrą sprawę nie bardzo mam nawet co przesunąć. Nie wydaje mi się nic sensownego do przesuwania. Ta linia obrony mi się dosyć mocno podoba, tym bardziej, że te dwie jednostki mają dodatkowy punkt wytrzymałości. Mech. Popatrz, jakim słownictwem operuję. Kurczę, no ale dobra, strategia tutaj niczym, wiesz, godna Napoleona. No widzisz? Chociaż jak tak sobie przypomnę, jak to Napoleon sobie na ruskich umyślił iść, to tak trochę jednak nie wypalił mu ten pomysł. Może spróbujemy się przebić... Tylko tak, ty bunkrując się w ten sposób dodajesz punkt wytrzymałości swoim jednostkom, co mnie trochę irytuje, no ale cóż zrobić. Może zrobimy coś takiego i ruch odrzucam, to jest mój jedyny ruch po prostu w grze, no ale cóż mogę z nim zrobić na chwilę obecną. I chciałabym podnieść inicjatywę prawdopodobnie temu śmiesznemu klaunowi, żeby po prostu szybciej próbował ci zaatakować jednostki. Tylko z której strony? Może z tej? Chociaż... Z której strony? Ciekawe, jak kiedy mojego shotguna wyciągnę. Wolałabym, żebyś go nie wyciągał. Skończy się na tym, że niech wyciągnę go tak samo jak w swoim przypadku, że na samym końcu, ale czekaj, może właśnie wyplułeś swojego shotguna. Raz, dwa, trzy. Nie? 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 I nie. Co, Luna, chcesz wejść do pudełka z Nowym? Aha. Jakbym wywołał bitwę, to byś mi się tutaj... To słaby pomysł. Na razie. Odrzucam bitwę. Tym się wepnę tutaj. No jest to sensowne. A tym się wepnę tutaj. A, to młot jest. No. Dobrze by było, jakbym jakieś odepchnięcie teraz... Ty masz ściągnę. Od groma tych odepchnięć, więc... Mech. To nie było to, co ja chciałam. Nie no, że ten natychmiastowy też jest całkiem niezły, możesz wywołać tą bitwę, byłaby mi bardzo na rękę. Ale mi nie bardzo, wiesz. Bloker mi chyba teraz nie jest nigdzie potrzebny, tak na dobrą sprawę. Możesz go wystawić przed moim sztabem. Znaczy, ale nie musisz. Nie, w sumie nie, bo to wroga jednostka, więc nie. Wiesz co? Nie podoba mi się to, że chyba jeszcze nie odrzuciłeś swojej jednostki. Której jednostki? Odrzuciłem strzelec, który ma inicjatywę 3. Strzelec? Masz wgląd przecież do moich żetonów, możesz zajrzeć. Ja nie też go jeszcze. Nie przypominam sobie, żeby był dobra, taki. Dobra, w takim układzie, co ja my tu będziemy troszkę robić dalej? Żebym się nie chciał zmieszać z moimi wyciąganymi żetonami.
Bardzo by mi się nie podobało, jakbyś spróbował go tutaj wcisnąć. Poważnie? Bardzo by mi się nie podobało. O kurczę, widzisz? I teraz tak, czy raczej to dać na środek planszy, tak żeby ewentualne... No ale tu się nic takiego nie wydarzy raczej. Nie wiem, co robię. Mech. O, tak zrobię. Wiesz, co jest najlepsze w tym wszystkim? Że ja w ogóle o tym nie pomyślałem i to pole powstało tutaj u mnie przez przypadek. Przez przypadek można rozrobić różne ciekawe rzeczy, zapytaj Piórka. To było niemiłe. Och, pozdrawiam Cię Piórko, wiesz, że Cię uwielbiam. No, truń. Tak wręcz odepchnięcie i odepchnięcie. Wiesz co? Nic mi się tutaj nie podoba. A mi się podobał ten ziom, który zrobiłeś. Ten dociąg Ci się podoba? Znaczy, jakbym była Tobą, mi się nie podoba, bo jestem po drugiej stronie barykady. To znaczy, odepchnięcie jest całkiem spoko. No ale co poza tym? Tu mi się nic nie przyda. Tu mi się nic nie przyda. Kurczę. Tego klauna mógłbym Ci stamtąd wypchać, ale... To za wiele też mi nie da. Trudno. Spróbuję to wyrzucić. Spróbuję odepchać Ci tego klauna. Rrrt. A ja z tym tarczowym odpychiwaczem... Jak on się nazywa fachowo? Bo jakoś tak mi ten... Masz tam moją karteczkę pod ręką. Tak, to jest odpychacz. Odpychacz? Tym moim odpychaczem, jak on się profesjonalnie nazywa? Odpychacz. Okej. Okay. Widzisz, moja amatorszczyzna jest tak profesjonalna, że aż fachowa. Nie mam co z nim zrobić. Zostawiam na ręce. Okej. Okay. Trzy. Raz, dwa, trzy. Okej. Okej. I co dalej? Medyk. Gdzie bym chciała podpiąć medyka? Czy w ogóle nie bardzo wiem, gdzie podpiąć na chwilę obecną medyka. A jakbym zrobiła coś takiego, uwaga, to może będzie głupie, ja w ogóle tego nie przemyślałam i w ogóle, i w szczególe, zrobić coś takiego, takie, a czekaj, najpierw odrzucę. Czy to będzie logiczne i sensowne odrzucać medyka? Prawdopodobnie nie, ale to jestem ja. No. Niech będzie tak. Zrobimy tak. Pyk. Hit. I teraz zrobimy tak. Hit. I co to się stało teraz? Nic, będę strzelać tą jednostką. Nie będziesz strzelać? Och nie! Jestem mążkiem, bo pomyliłam moduły, ale już wystawiłam tyle. To nie jest hegemonia. Wiem, widzę. Hegemonia chyba ma taką możliwość, więc... Pomyłka, pomyłka. Error, mój mózg zrobił error. A, widzisz, masz strzelca. Dobrze, że zablokowałam tamto pole. Też z drugiej strony nic dużo byś mi nie zrobił, bo to jest jedna z tych tyle wystawionych, że... No niestety. To odrzucę. To jest mina. Ach, to minen. Dalej masz odpychacza, dalej masz strzelca. Co byś chciał zrobić? Wiesz co? Tak czy siak wywołujesz bitwę? Nie mam pojęcia, więc wystawię go tutaj. No i co? I walczymy. I wywołam bitwę. No to odrzuć tego. A nie, odrzuciłeś minę. Odrzuciłem minę, więc dobra. Ten zostaje na no ręce. No to lecimy. Inicjatywy 4 raczej nie ma. Więc lecimy od trójek, może od tej strony. Nic. Jest. Jest, ta trójka. Ta trójka. Ta też. To też jest trójka, right. To bije to, a to bije to. Tak, oboje się eliminują. Okej. Okay. Czy obaj? Obaj, nie wiem. Trudny. Polski. Te dwie jednostki zostały wyeliminowane. Tak, właśnie. Nawzajem. Tu nic. Trójek, nie ma trójek. Gdzie są jakieś trójki? Nie ma trójek na pustyni. A no nie. Tu nie. I tu też nie. Więc lecimy dwójki. Z dwójkami. Dwójki z tej strony. Nic. Ta dwójka. Ta sieka naokoło. Tak, więc ściągnie ci to. Tak. Pyk. Ten moduł. A w ogóle to bije za dwa. Głowa jest podpięta. Tak, ale ten moduł ma już na sobie jedno obrażenie, więc... Ej, robimy jak ten. Era, tak. Era, tak? Tak, była chyba taka reklama z tego. No, było coś kiedyś. Dosłownie, 100 lat temu. Wiem, z tymi pingwinkami takimi. O właśnie, tak mi się skojarzyło. Dwójki. To jest dwójka. Dobra, czyli bije to i bije tak to. Tak jest. I to nie ma żadnych medyków? Nie ma. Nie ma nic. Więc
Hyc i hyc. Dwójki, dwójki. O. I to ściągasz mi go. Tak. Okej. Okay. Dwójki. Ta dwójka, tą dwójkę. Okej. Okay. No, dokładnie, za jeden. A czekaj, może ja bym chciała wybuchnąć. Masz taką opcję. Ale czekaj, bo wybuchnięcie w dalszym ciągu zdaje jedno obrażenie, ale ściągnęłabym wtedy tego paskudnego młota, który mi tam będzie przeszkadzał. Przeczytaj dokładnie, bo wybuchnięcie nie niszczy jednostki, tylko zadaje jedno obrażenie. No właśnie obrażenie. O tym mówię. Znaczy... Więc albo wybuchasz, albo zadajesz obrażenia. Tak, wiem, to źle powiedziałam, ale miałam to na myśli. Mhm, okay. W związku znowu zrobił error. Może wybuchnę? No młota ściągniesz. Odpychacza już nie. No tak, ale przynajmniej jedno obrażenie ci zadam. Tym bardziej, że... No to odpychacza ściągniesz w następnej turze. Inicjatywie. Okej, okay, to wybucha. Puf! Bum. Dobra. I to przy okazji, no to wybuchło. No to wybuchło, cokolwiek, dokładnie. On dostał obrażenie. Ten spadł. Tamten został spadnięty. Dobra, dwójek tyle. Idziemy od jedynek. Jedynki. Tu jest jedynka. Mhm. Ta jedynka, z racji tego, że jest podpięta do sztabu. Tak jest, przebija się przez pancerz mojego odpychacza i go zabija. Hits. Dobra, to była dwójka. Jedynka, przepraszam. A tu jeszcze był snajper, ale on strzelał w nicość, więc nawet o nim nie wspomnieliśmy. Dobra, to ta jedynka wystrzeliła we wszy... Tak, dostaję obrażenia. Dobra. No i tu strzeliłam, więc spoko. No i teraz... Aha, ta jedynka jeszcze, no ale tu nic nie ma. No, zostało puste pole. Czyli sztaby dookoła biją, czyli to znaczy, nic nie... wiesz co, może ja po prostu dobiję te dwa żetony, co? Skoro one są już zabite... Dobra, to dajesz. Ja je dobiję. Dajesz. Nie wiem jak. No dobra, okay, zostały dobite. Okej, okay, no to raz, dwa. Ja zabieram swoje, ty zabierz swoje. Ja zapomniałem planszę, prawda? Tak. Ostatnie moje dwa żetony, kochanie. No dobra. Ty masz strzelca. Jezu, tak bardzo by mi się zabunkrować i tak bardzo chciałabym się zadać jakiekolwiek obrażenie. Pech. Ale jeżeli się teraz nie zabunkruję, to ty tam masz shotgun, okej? Okay? Niekoniecznie, słuchaj, istnieje jeszcze... Prawdopodobnie myślę, że go w ogóle nie będzie w grze. 33% szans. Bo ja mam ostatnie dwa żetony. Nie no, muszę się zabunkrować, nie będzie inaczej. Jaki smuteczek, mówię wam. Jaki nie no, to smuteczek. Słuchaj, możesz mi zadać jeszcze te dwa obrażenia i... Po to, żeby później oberwać nie wiadomo ile, a nie dziękuję. Tylko tak z której strony? Co? To nie z tej strony. Tu jest dwójka, to jest jedynka. Nie widzę sensownego rozwiązania. Piórko, pomóż. Nie. Niech będzie tak. I tutaj. Kurczę, ile ty masz tych jednostek z wytrzymałością? No bo to roboty są. Całe mrowie, naprawdę. Dobra, tyle. Tyle? No ja już nie mam żetonów. Kurczę, teraz które dwa dociągnąć? Bo tak, tutaj mam strzelca. Z wysoką inicjatywą. Nie! Nie masz shotguna! Ej, ta bitwa była bez sensu. Znaczy generalnie ta rozgrywka była bez sensu. 20-20 będzie. Tylko wiesz co, no... Próbuję jeszcze coś wykombinować, cokolwiek zrobić. Jak tu go wystawię, to się nic nie stanie. Czemu nie wylosowałem... Ej, czekaj, podmienię na szybko. Chyba widziałam. Dobra. Co, bitwy nie mogę wywołać tak czy siak, więc ją odrzucam. I teraz. Nie mam żadnego modułu wspomagającego mnie. Nie mogę zastrzelić twojej jednostki tak, żeby później się przebić jeszcze do ciebie. No nie. Popatrz, jak ładnie sobie obudowałam sztab. Pochwal mnie. Dostajesz 5-sekundową pochwałę wizualną, wzroczną. Dobrze. Bez sensu. 0-0. Na wszelki wypadek jeszcze ja się tutaj zabunkruję. O, proszę. Okej, okay, no to liczymy. Bitwa ostateczna. Chociaż nie! Nie? Co nie? Wystawiłeś je. No to ściągnie, widzę je. To są te dwa.
Nie, to nic nie zmieni. Liczymy? Poważnie, to nic nie zmieni. Liczymy. Okej. Okay, no nie, bo sobie przypomniałem pewną klauzulę w instrukcji, która mówi, że kiedy bitwa ostateczna zakończy się remisem, rozgrywana jest jeszcze jedna bitwa na tych samych zasadach normalnie, więc spróbowałem tutaj jeszcze sobie wykminić jakiś układ, tak żeby ten strzelec mi został i żeby jednak dosięgnął do twojego sztabu. No ale co? Taką małą wizualizację zrobimy, okej? Okay? Jedyna linia, w której mógłbym się dostać do twojego sztabu, to jest tutaj. No ale ta jednostka dostanie jedno obrażenie i w inicjatywie niższej ściągnie mi tego strzelca, więc jest to totalnie bez sensu. No, a jakbym wystawił to tak... To by miało sens. Tak zostawiasz? To by miało sens. I nie wiem, jeszcze nie jestem w stanie sobie wyobrazić, czy to zadziała. Poczekaj, trzecia tutaj, pierwsza to... Skończy się chyba remisem tak czy siak. No. Bo można wywołać tylko jedną dodatkową bitwę. Okej. Okay. Wiesz, co mam na myśli, prawda? Tak. No nie wiem. No ale znaczy wiem, co mam na myśli, a nie wiem, czy się skończy. Dobra, liczymy. No. Tak zostaje? Dobra, tak zostaje? Nie wiem, to już będzie naciąganie trochę zasad, ale okej, okay, tak zostaje. Okej, okay, no to lecimy. Trójki. Dobra, jest tylko tutaj. Więc ta strzela. Tutaj. Do niego za. Zaraz. Jeden. Dobra, no to dwójki. No bo innych trójek nie ma. Lecimy stąd. Tu. Ta dwójka bije dookoła nic. Tu nie ma, ta dwójka biedą, znaczy nie dookoła, tu nic, idziemy dalej, snajper strzela w przestrzeń, tutaj. Nie skończy się dwójka, faktycznie, no, dobra. Rozwalisz mnie, to będzie wredne. Mm-hmm. To jest, kochanie, wredne, bo byłam bardzo dzielna. Mm-hmm. Dobra, okej. Okay. Ciach, to były dwójki i teraz lecimy z jedynkami. Jedynki. Czyli no tak, ta jedyneczka nic. Bije wręcz. Tyk, nic. Pam. No to nic. No to też nic się nie dzieje. No i tu też nic. Zerówki. Sztaby dookoła, no to też nic nie biją. I to, wiecie co, to ta jedyna jednostka, która broniła mnie z tej strony, właśnie zostaje ściągnięta i ponawiamy bitwę, ponieważ jest remis, więc dzieje się dokładnie to samo, co wcześniej. Z tym, że ten strzelec wykonuje dwa strzały, suma summarum. W sumie tak, w inicjatywie trzeciej i dwa. Więc no nie wiem, no dobrze, niech będzie, policzmy trzy. W dwójkach, no nic się nie dzieje, nic się nie zmieniło, więc w inicjatywie drugiej bije mnie jeszcze zaraz. No i tyle. I przegrałam. I jestem nieszczęśliwa. I w ogóle jak mogłeś wykminić coś takiego. Nie w ogóle... wiem, wiesz co, to był taki przebłysk, bo przypomniałem sobie po prostu o tej zasadzie, która no jednak w tej instrukcji jest opisana. Tak więc, jak sam widzisz, da się molochem przegrać na Nowy Jork, chociaż zdaje mi się, że rozgrywka była w miarę wyrównana. Nie jestem była bardzo wyrównana i wiesz co, gdybym jednak zostawił ten układ, na który praktycznie przystałem, no to jednak rozgrywka skończyłaby się remisem. Jakbyś dał tutaj to by było 20-20, dokładnie. Racja. Popatrz, że czasami rzeczywiście trzeba popatrzeć na to jakoś tak szerzej. No, tak trochę przyszłościowo. No to co? No to... Jednak udało się Nowemu Jorkowi odmienić się sobie sami, jak zwykle, bo nie wiem jak to odmienić przez odpowiedni przypadek. Tu pewnie moja nauczycielka od języka polskiego łapie się za głowę. Dobra, nieważne. Słuchajcie, jeżeli znowu wypatrzyliście jakiś błąd, chociaż teraz naprawdę starałam się liczyć każdą jednostkę z osobna, to piszcie pod spodem. Największym plusem tego, że mamy troszkę spokoju, to znaczy największym plusem jest to, że mamy troszkę spokoju, bo Kacper śpi, jest godzina dużo młodsza, bo nie jest za 20:10, tylko jest 7:20. Także też nasze umysły są delikatnie świeższe. Wiesz co? Prawda jest taka, że nie powinniśmy się tłumaczyć. Daliśmy bip i tyle. I przepraszamy. I tutaj macie chyba w miarę poprawną rozgrywkę. No i jeżeli chcecie zobaczyć jakąś inną potyczkę, piszcie na dole. Myślę, że kiedyś z Krzyśkiem... Wiesz co? Chyba sam nawet napiszę za chwilę komentarz. To znaczy po opublikowaniu tego filmu napiszę komentarz Dancer kontra Mephisto! Nie. Chyba. Proszę, nie. Daj napisać komentarz. No to tak, tym miłym akcentem żegnamy się. No to tak, pa!
Odmeldowuje się Ruda. Odmeldowuje się Ruda. Oraz tym razem Krzysiek. No to pa!